Od dziś, w poniedziałek 27 marca 2017, zaczniemy ostatnią postacią, podstawową fabułę i poznamy jej wszystkie detale. Zatem zaczynamy. Eggman jaki obrót zrobił? No bez żadnego pieprzenia, Eggman stworzył gammę pod nazwą E-102. Jest ktoś jeszcze przed nim, tylko nie pamiętam jak on się nazywał, chyba Alpha, albo jakiś inny, Beta. I myszka mi przeszkadza w operowaniu. No i dobra, zaczynamy. Gdzie teraz należy podążać? Aha, za tatusiem! Coś takiego. I tak jak mówiłem wcześniej, tu należy zbierać czas poprzez długie trzymanie celownika po to, żeby mnożnik punktów zebrać. I niestety na sam początek Gamma jest uczony już w tej chwili, żeby zniszczyć przyjaciół Sonika i samego Sonika. Oczywiście w postaci takich pluszowych, wypchanych, dziwnych pluszków. Przepraszam, ale... Ale to jest segment, to nie jest jakiś tam byle, wiecie, gówniarz. Tylko się nie cacka. Aha, nie, bo to są same Tailsy i Knucklesy. A Sonic jest... na końcu. Jako smakołyk. No i tak wygląda praktycznie całe przechodzenie nim gry. No. Cele proste. Nie za trudne. Okej. Okay. Stąd już wejść nie... Znaczy tam do tej kapsuły nie możemy wejść, skąd żeśmy się zjawili. Tylko teraz pytanie, co dalej? Bo ja tu, kurde, tylko parę razy grałem już tym robotem. Uznałem, że przechodzenie kiedyś robotem to kompletnie nie miało dla mnie sensu. Jakoś tak wyszło. O, tu jest tatuś. Aha, już na sam początek rywalizujemy ze swoim starszym kolegą, czyli Betą. Tak jak wcześniej mówiłem, pojedynek z nim jest żałośnie prosty. Wystarczy w niego celować i strzelać i pojedynek trwa 5 sekund. Brawo. I tylko jeszcze następuje arcy mega wielce realistyczny wybuch, ale chyba go tu nie ma.
Jak 2 minuty? Aha, bo od tyłu liczone. Faktycznie, faktycznie. No widzicie, tu się idzie pogubić. No to był mini boss. To on chodzi dalej? No ładnie, Eggman. I w zasadzie tu się zaczyna cutscenka. W zasadzie przy Soniku to było takie 40%. A tu już mamy w zasadzie na samym początku. Akurat na szczęście fabuła z Gammą nie jest taka długa też. Jest podobnie długa jak Bigiem. Może ciut dłuższa, o jeden poziom mi się zdaje. Aha, i ta ceremonia teraz będzie. To już pamiętam dobrze. No dobra. Okej, okay, mamy za to już Station Square i już nam światełko podpowiada, byśmy się udali do na plażę. No tu niestety nie wskoczymy. Ale fajnie, że dryfuje nad wodą. I sobie jeszcze fajnie jeździ, bardzo szybki transport ogólnie, na pewno szybszy niż Big, o 100-kroć. Tu się nie da już w ogóle wejść. No i to tak wygląda mniej więcej kierowanie Gammą. Bardzo fajny robocik, jeden z tych lepszych wymyślonych przez Eggmana. Taki bardzo widać nie głupi, jak te niektóre. Przynajmniej większość jego robotów są tak bezmyślne jak metka tatarska. No dobra, śmigamy. Mamy złapać Frogiego. Znaczy Żabka. W wersji polskiej. I tu musimy pamiętać, że zawsze skupiamy się na czasie, bo nam leci od przodu. Znaczy w zasadzie od tyłu, ale tak w inny sposób, wiecie. No fajnie, jedną sekundę zyskałem tylko. Można rozwalić parasolki i krzesła, ale nic nam to nie daje. Tu się delikatnie zmienia poziom. Tak jak Sonic tam w pętlę wchodził, to teraz tutaj
gamma skręca w lewo. To jest tylko delikatnie inny wygląd. Ale dalej to samo, tak jakby. Ale i tak zawsze zyskujemy ten czas chociażby, żeby móc przejść etap. No ty gnoju jeden. No i to tyle. Ja pierdziel, jakie to jest krótkie. Aż za bardzo. A tam króliczek sobie biega. Śmiesznie. Jeszcze 3 emblematy i odblokujemy dodatkową, bonusową grę z Game Gear. Nie pamiętam co to było, ale chyba Sonic Spinball mi się zdaje. No tak, bo to jest problem, kurde, przecież myślisz, że wiesz, gdzie jesteś? O, i tak jak w sumie każdą postacią, możemy udać się do tego antycznego miasta. Ale tu już nie będziemy długo. Tutaj się będziemy długo, bo... No tamten odcinek z Bigiem wyszedł trochę długi, ale... Tak tylko sobie szperam. W poszukiwaniu... czegoś. No ale dobra, wracamy z powrotem i zobaczymy co dalej, bo... Powiem wam, że każde wejście tutaj do tej świątyni szmaragdowej to zawsze się zaczyna inaczej. A zresztą tu zawsze postępuje jakaś konsekwencja kolejnych wydarzeń. Takie urywki z historii. A teraz mamy jakiś koncert glutów. I teraz sprawdzanie, który wziął dobrą żabę. Chaos Emerald!
worthless hunks of junk! Be gone! You will get the new assignment! This one's easy! Go to the room through that glass door. Once there, you'll find a girl and a bird. Just get me that bird! Now, go! No i teraz musimy złapać Emi. Tak jest nasze zadanie teraz. This is the wrong room. No dobra. Chyba widać, że... O, fajnie się kamera pokazała. Widać, że Gamma zaczyna ogarniać, co się tu w ogóle dzieje. I domyśla się, że Eggman coś robi nie tak z tymi robotami. No i przy okazji zabija jego rodzeństwo. Więc coś tu jest nie tak. I jeszcze zobaczymy tą scenkę z Emi. I to będzie na razie tyle. You don't even know? I bet you'd be mean to him, you bully! Why not help us out instead? Don't you know how bad I feel? Does not confuse. Why try to save that which is useless to you? Does not compute. I feel sorry for you. Eggman failed to give you feelings. Wait a minute, Birdie! Get going. Dangerous here. Hurry, we'll be arriving at the Mystic Ruin Phase 2.
No dobra, widać, że Gamma zaczyna się zachowywać bardziej naturalnie niż... niż w ogóle inne roboty. Tu były pierdoły Biga w tej pierwszej celi. Okej, myślę, że to będzie na razie wszystko. No dobra. Teraz musimy wziąć upgrade. Eggman nam każe wziąć go. Dobrze nam podpowiedział, gdzie on jest. Bo pokój z amunicją jest w tym oto pokoju. Nie, tu jest woda. Nie, tu jest co innego. To po drugiej stronie. Jet booster. A poczekajcie, to nie jest amunicja, tylko to jest do latania, żeby się utrzymać. Już to sprawdzamy. O właśnie, mamy to co szukamy. O, to jest to. Here's the jet booster. Press and hold the jump button and you'll float for a while. Oj, to jest bardzo pomocna rzecz. Dobra, teraz tak, gdzie my jesteśmy? No. A, kolejne przedłużanie. Dobrze, szefunciu. Na razie to tyle. Jutro pobawimy się z tym dalszym ciągiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Takie krótkie wprowadzenie. Raczej powiem wam, to co dzisiaj było, to jest takie bardzo przygotowawcze. Druga część już będzie bardziej nastawiona na normalne granie z Gammą. No ale nic. W takim razie pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie, ciepło. Do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że jutro skończymy fabułę z Gammą i będziemy mieli już fabułę z Super Sonikiem. Do zobaczenia.